Witajcie, Paraguay Life, jak zwykle Zbyszek się kłania i pozdrawiamy z Paragwaju, jak widać, słonecznego. Wielu z Was pyta nas się, fajnie, mieszkanie, pokazaliście, gdzie mieszkamy, ale dużo z Was pyta się o co? O jedzenie, no jasne, nie tylko spać, ale jeszcze. Także powiedzmy z chęcią pokażemy Wam, co Gosia przygotowuje. Są, że tak powiem, w sumie no, dwie albo trzy możliwości. Tak, Gosia może przygotowywać na zamówienie ekstra dla Was, super jedzonko. Możecie chodzić na przykład do miasta, żywić się samemu lub chodzić do barów lub restauracji. Ok, a więc przekażemy Wam tą jedną z tych możliwości, a więc Gosia przygotowuje to jedzonko. Zapraszamy. Na śniadanku tutaj, razem z Marcinem, z gościem naszym. O. Witamy Marcin, witamy. Z dalekiego Omanu. Z dalekiego Omanu, właśnie. Pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni. No też mamy taką nadzieję. No. To Gosia objaśni, co tutaj za pyszności przygotowała na śniadanko. W miarę w skrócie. Świeży soczek z marakuji, z pomarańczowego soku i z mango. Świeża marakuja do spróbowania w oryginale. Sałatka z mango i z bananami. Co tu jeszcze? Świeży chlebek. Miso. Własnej produkcji. Tylko bułki kupowane. No, a reszta własny miodzik. Bez dodatku cukru. Dżemik też produkowałam. Miodzik, dżemik, masełko to jeszcze jest. I jajeczko swoje, to znaczy od kury, od naszych kur, nie swoje, tak? Proszę bardzo, a, jest dowód? Jest. Tak. Kura zrobiła. No i kawka albo herbatkę. Oczywiście. No i to na... No i jeszcze ziołko. To a, jest, to stevia. Stevia, tak jest. Stevia do słodzenia. Zobaczcie, jaką figurę ma się po tym. Sądzę, że Marcin ty tylko po stevii, tak? Tak, oczywiście. Smacznego. Dziękuję bardzo. Się. Tak, no tu śniadanko mamy, słoneczko trochę nam świeci. Co tutaj nam pani Gosia przygotowała? O, zobaczymy. Chlebek, tak? Chlebek, bułeczki, chlebek swojego wypieku, drzemek swojego... Swojego wypieku, tak, nie. No, no swoje roboty. Tu jest nasz miodzik. Małe mango. Mango z tych największych. Soczek, jajeczka. O! Jajeczka i smacznego i herbatka, dobra. No, także nie przeszkadzamy. No i jeszcze musisz coś filmować. Nie, no myśmy się też nie myli, tak. Szkoda. Tylko trzeba powiedzieć, że szkoda, że nie możecie spróbować, bo z samego wyglądu to wydaje mi się, no nie wiem jak wyglądało, ale wydaje mi się, że to jest super, ale smaczek optymalny. A więc zapraszamy do nas Gosia. Zawsze służy pomocą i zawsze dania robi wyśmienite. A więc zapraszamy serdecznie, naturalnie, nie zapomnijcie subskrybować kanału i wszelkiego rodzaju zapytania na dole, jak zwykle, w komentarzach prosimy, tak? I dajcie lajki, jak zwykle, na górę i do następnego wideo. Dzięki, kłaniam się.